Cześć wszystkim, tu Ignacy z Japonii. Dzisiaj chciałbym zrobić filmik na temat polskich słów, których nie umiem wymawiać. Fonetyka polska jest dla mnie bardzo trudna i myślę, że dużo Japończyków, którzy uczą się polskiego, tak jak ja, ma problem z tym. Myślę, że to jest taki temat, który tylko obcokrajowcy mogą zrobić i wcześniej już przygotowałem listę słów, których nie lubię ze względu na wymowę. Szybko zrobiłem listę i ona teraz zawiera 19 słów, więc zobaczymy, jakie to są słowa. Numer 1. Sytuacja. Ta część jest trudna dla mnie, bo jest za dużo samogłosek i jakoś tak dziwnie się czuję, kiedy wymawiam to słowo. Sytuacja. Numer 2. Zarejestrować się. Chyba ta część jest najtrudniejsza dla mnie i zawsze się przejęzyczam, kiedy mówię to słowo, albo nie wiem, zarejestrowany, albo nie wiem, zarejestruję się, chcę się zarejestrować, nie umiem. Numer 3. Wymowa. Tak, wymowa jest trudna. Ja doskonale wiem, z czym mam dokładnie kłopot. Bo tutaj są trzy spółgłoski wargowe, czyli w, m, w i to jest bardzo trudne. W, f, m, b, p. Tak, w, f, m, b, p. Kiedy w jednym słowie jest za dużo tych spółgłosek, mam problem z wymową. Numer 4. Zrada. Ta grupa spółgłoskowa zr. Na głosie jest bardzo trudna. I tak naprawdę to jest wasza wina. Bo słowo zrada historycznie początkowo miało formę zrada, czyli z i rada, jak porada, po i rada. Ale potem dawni Polacy wstawili d między z a d, bo wtedy łatwiej było im wymawiać, nie wiem dlaczego. Więc teraz jest zrada zamiast zrada. Numer 5. Przedrostek współ. Na przykład współczesny albo współpraca. Współ to jest za trudne. Tutaj są same trudne rzeczy i pamiętam, jak nie umiałem jeszcze polskiego dobrze i rozmawiałem przez Skype z Polakiem i on powiedział współ coś tam. Ja usłyszałem po prostu u zamiast współ. Więc słuchać też nie jest łatwo. Numer 6. Przepraszam. Chyba to jest największa wada języka polskiego, bo obcokrajowcy przez to nie mogą przepraszać. Więc ja też nie umiem tego słowa wymawiać, więc nie będę przepraszać. Sorry. Numer 7. Byłyby. Właśnie nie wiem, dlaczego to jest trudne dla mnie, ale byłyby jakoś nie umiem. Byłyby. Numer 8. Łóżko. Teraz siedzę na łóżku, ale naprawdę tego ł nie umiem. I kiedy mówię mało starannie, mało ostrożnie, to często mówię, wychodzi mi łóżko, tak. Leżę w łóżku. Albo nie wiem, Łukasz zamiast Łukasz. Numer 9. Przyzwyczaić się. Naprawdę często używam tego słowa, a nadal nie umiem wymawiać. Przyzwyczaić się. Jestem przyzwyczajony. Naprawdę wszystkie formy związane z tym czasownikiem są trudne. Ale muszę się przyzwyczaić. Naprawdę. Numer 10. Wyjście. Nie wiem, ale czasami mi wychodzi wyjście. Numer 11. Widzowie. I wszystkie inne formy od rzeczownika widz. Ale skoro jestem youtuberem, to chyba powinienem umieć widzowie, bo jesteście widzami. Widzami. Numer 12. Wszystko. Tak, wszystko. Muszę bardzo starannie mówić, bo inaczej wychodzi wszystko. Jest różnica. I zawsze, jak zaczynam filmik, mówię: cześć wszystkim, jestem Ignacy z Japonii, ale cześć wszystkim,
To jest bardzo trudne. Numer 13. Brzmi. Mój problem z tym słowem jest taki, że umiem, prawie umiem, brzmi, ale często wychodzi bezdźwięcznie, czyli brzmi. I to słabo brzmi. Numer 14. Zadzwonić. Może zastanawiacie się, dlaczego to słowo jest akurat trudne dla mnie, ale z i dz, nie wiem, jakoś nie umiem rozróżniać, w sensie chyba słyszę, ale to tutaj chodzi o japońską fonologię, bo w japońskim z w nagłosie realizuje się jako dz, a we wszystkich innych pozycjach jako z. A akurat w tym polskim słowie zadzwonić w nagłosie występuje z, a potem w śródgłosie z. Myślę, że dlatego to słowo jakoś mi nie pasuje. Zadzwonić. Numer 15. Mężczyźni. To jest forma, której często używamy, ale dla mnie jest bardzo trudna, bo najpierw jest szczy, a potem jest źni. Raczej źni jest problemem, bo Japończycy nie słyszą różnicy między szy, czy, ży, a si, ci, zi. I to jest też utrudnienie w wymowie. Dlatego kiedy mówię mężczyźni, muszę ostrożnie wszystko wymawiać. Ale oczywiście z formą mężczyzna nie mam problemu. Tylko w formach o mężczyźnie i ci mężczyźni. Numer 16. To jest fraza przymiotnikowa, ale na wycieczce, okej. Może domyślacie się, co jest trudne. Tak, najpierw jest ci, potem czy, a potem c. Na wycieczce. To jest trudne. Ale myślę, że Koreańczycy mają gorzej z tą formą. Bo ja często oglądam koreańskich youtuberów, którzy nagrywają po polsku i oczywiście z przyjemnością oglądam, bo lubię, ale jednocześnie jako student filologii analizuję fonetykę. I zauważyłem, że prawie wszyscy Koreańczycy mieszają c, ci, czy albo s, zi, zy. A? S, ci, szy. Tak. I z, zi, zy. Tak, bo Japończycy przynajmniej słyszą różnicę między si-szy a sy, albo ci-czy a cy, ale Koreańczycy mieszają te wszystkie trzy. I na wszelki wypadek mówię, nie żeby krytykować ich wymowę, tylko po prostu interesuję się językoznawstwem i lubię analizować, bo to jest takie przyjemne. W sensie, w ogóle nie znam koreańskiego, oczywiście, ale kiedy słucham Koreańczyków, którzy mówią po polsku, mogę się domyślić, jaka jest koreańska fonologia. I zawsze podchodzę do wymowy analitycznie. I na przykład ja nie umiem wymawiać perfekcyjnie, ale z drugiej strony wiem, jakie dokładnie mam problemy. Na przykład, nie wiem, często mi się mylą wi i w, albo mi i my, bo może zauważyliście, że często mówię myślę zamiast myślę. Wiem o tym, ale jakoś nie umiem. I mam jeszcze różne inne problemy z fonetyką polską i staram się to poprawiać, ale może to zajmie jeszcze trochę czasu, jest trudne. I wracając do wycieczki, do formy wycieczce, ja jako Japończyk umiem rozróżniać chociaż ci czy od cy. I to jednocześnie znaczy, że nie umiem rozróżniać ci od czy, ale już trudno. A za chwilę mam seminarium na uczelni, więc muszę teraz iść, więc idę i jak wrócę, jeszcze będę nagrywać resztę i jakoś zrobię cały filmik. Dobrze, to do później. Dobrze, wróciłem z uczelni i będę dalej nagrywać. Numer 17. Przejeżdżać. Tak głównie mam problem z tą częścią z dż,
i nawet teraz nie wiem, czy dobrze wymawiam. I najtrudniej jest, kiedy mam prze jako przedrostek, a nie na przykład dojeżdżać i tak dalej. Przyjeżdżać to jest chyba najtrudniejsza forma. I przedrostek prze jest dla mnie bardzo trudny, bo prze i przy są podobne. Ja oczywiście słyszę różnicę między prze a przy, ale kiedy mówię, ja sam mówię, jakoś wychodzi często przy, kiedy nawet staram się mówić prze. Na przykład kiedy vloguję, najpierw nagrywam i potem w domu sprawdzam materiały. I wtedy zauważam, że mówię prawie przy, kiedy myślałem, że powiedziałem prze. Numer 18. Wewnętrzny. To nie jest aż tak trudne, ale jakoś czny, ta część jest trudna. Wewnętrzny. I ostatnie słowo. Przyjęzyczenie. Czyli przyjęzyczam się, kiedy mówię słowo przyjęzyczenie. Dobrze, to teraz podsumowanie. Myślę, że dla Japończyka polska fonetyka jest bardzo trudna, bo język polski jest językiem współgłoskowym, czyli to jest język, gdzie współgłoski często występują. Z kolei japoński jest językiem samogłoskowym, czyli to jest język, gdzie samogłoski często występują. Na dodatek repertuar spółgłosek języka polskiego jest bardzo bogaty i jest naprawdę dużo spółgłosek, których w japońskim nie ma. I kiedy mówię po polsku, naprawdę muszę być uważny, bo bardzo często przejęzyczam się. Jeśli kiedyś widzieliście jakiegoś Japończyka, który mówi całkowicie bez akcentu po polsku, to dajcie znać w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawy. Wiem, że pan profesor Tokimasa Sekiguchi, który jest wspaniałym polonistą z Japonii, mówi naprawdę bez akcentu. A ja osobiście w Japonii nie mam znajomych związanych z Polską i nawet w Polsce nie widziałem Japończyków, którzy mówią po polsku, więc jestem bardzo ciekawy, kogo widzieliście może w Polsce albo w Japonii. I z analizy fonologicznej języka japońskiego i polskiego domyślam się, że Polakowi jest łatwiej się nauczyć japońskiej fonetyki niż Japończykowi nauczyć się polskiej fonetyki. Ale słyszałem, że jak Polacy mówią, że japońskie słowa są trudne do zapamiętania, bo wszystkie wyglądają prawie tak samo. I to prawda, bo konstrukcja sylab jest prawie zawsze taka sama, czyli spółgłoska, samogłoska. To jest sylaba i potem spółgłoska, samogłoska. Sylaba, spółgłoska, samogłoska i tak dalej. I jeszcze jest mało samogłosek i mało spółgłosek w japońskim. Znowu reklamuję, ale jeśli ktoś chce posłuchać żywego japońskiego, to zapraszam na mój japoński kanał. Link znajduje się w opisie pod filmikiem. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Dobrze, to napiszcie w komentarzach, z jakimi polskimi słowami macie kłopot. Chodzi mi o wymowę oczywiście, bo Japończyk może mieć jakieś polskie słowa, których nie umie wymawiać, a Polak może mieć inne słowa, więc jestem bardzo ciekawy waszego zdania na temat wymowy polskich słów. Dobrze, to kończymy. Cześć.